Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Minęła 17:30. Dziękuję za tak liczne zebranie. Witamy oficjalnie tutaj na naszej konferencji Jak uczyć języka przyszłości. Dzisiaj będzie troszeczkę o programowaniu, troszeczkę o jakichś takich rzeczach pokrewnych, troszeczkę o takim design thinking, o jakichś takich doświadczeniach z nauczania dzieci, także mam nadzieję, że będzie ciekawie. Dzień dobry, witam. Ja nazywam się Krzysztof Krzyziński, jestem wykładowcą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem też współtwórcą aplikacji PixProg z nauki oprogramowania, o której Wam dzisiaj troszeczkę opowiem, ale też mamy kilku znakomitych tutaj gości na konferencji, zaraz ich przedstawię i oni też już niedługo zabiorą głos. Może takie troszeczkę pytanie do Was na wstępie. Czy uczycie w szkole podstawowej, czy w liceum? I czy jesteście jakby blisko związani z informatyką? Czy większość? A widzę, że tak. Większość z. Super. No to świetnie, to mamy dobrą grupę odbiorczą. Dobrze, no to w takim razie powoli zacznijmy. Ja może pokażę mniej więcej plan tego, jak to będzie wyglądać dzisiaj całe nasze wystąpienie, czyli ja powiem sobie pół godziny troszeczkę o językach programowania i o tym, jak uczyć programowania, jak uczyć również zdalnie w tych naszych obecnych ciężkich czasach. Ale jak też uczyć tak normalnie w klasie programowania i że to wcale nie jest takie trudne i może troszeczkę Was zachęcę też do tego naszego narzędzia bezpłatnego do nauki programowania. Potem Dorota troszeczkę opowie o design thinking i w ogóle jak wykorzystać to w szkole. Ja nie jestem od tego specjalistą, to pewnie Dorota znacznie lepiej o tym opowie. Łukasz nam opowie o nauczaniu kognitywnym i imersyjnym, to też są takie skomplikowane rzeczy, ja nie będę tutaj uprzedzać faktów. No i Maciej tutaj z kolei, który jest z naszej zaprzyjaźnionej tutaj firmy Advisor, opowie troszeczkę o tym, jak można wdrożyć Office 365 w szkole i co to może Wam dać. Także mam nadzieję, że będzie w miarę ciekawie. Tutaj są takie, sobie zrobiłem taką ściągawkę, odnośnie tego, że certyfikaty rozsyłamy jutro, tak, bo wiem, że wielu z Was zależy na certyfikatach, roześlemy jutro certyfikaty z uczestnictwa. Jak się rejestrowaliście jakby na tą naszą konferencję, to mamy te Wasze maile i w tych mailach roześlemy. Informatyka WF, super, świetne połączenie. No i na ostatnim wykładzie ogłosimy zwycięzcę konkursu, bo to był taki mały konkurs, Maciej, ten konkurs tam rozstrzygnie i powie, kto tam jest zwycięzcą konkursu, a oni też tam dadzą Wam tą nagrodę. Jak macie jakieś pytania, to piszcie tutaj na czacie. Ja gdzieś tam po tym, jak ja opowiem pokrótce o programowaniu, Wam na te pytania spróbuję odpowiedzieć. No dobrze, to słuchajcie, mam 30 minut, to zacznijmy troszeczkę o programowaniu. Może napiszcie też, czy uczycie programować i w czym uczycie programować, jeśli już. Tak, będzie dostępne nagranie ze szkolenia, włączymy nagrywanie. Mam nadzieję, że tutaj C++, Python, Scratch, Natty. No ciekawe, dobra, to może Was zachęcimy też tutaj do naszych rozwiązań PixRocksowych. A więc tak, ja powiem troszeczkę o tym środowisku PixRocks. To jest darmowe środowisko do nauczania na każdym etapie edukacji. Możliwe jest nauczanie w szkole za pomocą takiego specjalnego panelu nauczyciela. Możliwe jest również, żeby dzieci same się rozwijały w tym nauczaniu. Jest to narzędzie, które sprawdza zadania, rozwija kreatywność i uważam, że każde narzędzie uczące powinno dawać te dwie ważne rzeczy, tak? Czyli po pierwsze taką kursowość, a po drugie możliwość rozwoju samodzielnych dzieci. I to jest narzędzie też,
które zaprojektowaliśmy w ten sposób, żeby towarzyszyło dziecku przez całą ścieżkę edukacji, czyli zarówno w szkole podstawowej, jak i w szkole średniej, jak i nawet na studiach, żeby mogło towarzyszyć w rozwoju i dostosować się jakby do kolejnych leveli dziecka. No i to jest jakieś tam profesjonalne narzędzie, zaraz wam troszeczkę też pokażę o tym, że ma takie opcje profesjonalne, debugerskie, podglądu zmiennych i tak dalej, coś, co w normalnych środowiskach jest dostępne. I tutaj może nie za dużo slajdów, może wam od razu przejdę do aplikacji. Co wy możecie w tej aplikacji zrobić podczas waszych zajęć. No to już mam odpoloną. Tak, czyli aplikacja jest dostępna normalnie na stronie pixblocks.com. Widzę, że część z was już tutaj Pixblocksa korzysta. Ja wyślę wam linka jakby do tej strony. I po zalogowaniu się macie taki mniej więcej widok, czyli macie sekcję Moja twórczość, gdzie dzieciaki mogą sobie robić tak naprawdę co chcą, mogą pisać własne gierki, mogą robić własne animacje. Potem jest są kursy dla tych maluchów naszych, nawet takich jeszcze nie potrafiących czytać. Potem są troszkę trudniejsze kursy, aż w końcu uczymy Pythona, przygotowujemy do matur i też w zaawansowanym programowaniu uczymy rzeczy takich już naprawdę na studiach. Ja wam troszeczkę pokażę, w jaki sposób w ogóle można uczyć dzieciaki za pomocą tego narzędzia, bo jeżeli widzę, że tam macie Scratcha, no to macie też porównanie do tego, czy będzie prościej, czy trudniej i tak dalej. A więc tak, generalnie jakbyśmy sobie zaczęli od jakiegoś podstawowego pierwszego kursu pętli, to tu jest uczone w sposób taki, że pokazywany najpierw jest przykład, czyli w przykładzie możemy sobie krok po kroku zanalizować, jak jakaś pętla działa. Pętla to jest jedno z podstawowych narzędzi programistycznych, które gdzieś tam już na tych pierwszych etapach edukacji powinniście próbować dzieciakom wprowadzić, wpoić. I no tutaj widać, że 10-krotnie królik tam rysuje wodę, królik idzie w górę. To, co jest fajne i co też jak pisaliście o Scratchu, co wyróżnia to narzędzie versus Scratch, to to, że krok po kroku można przeanalizować, co jaka instrukcja robi. Czyli tutaj 10-krotnie królik sobie narysował jakiś tam słupek wody. No i następnie przed dzieckiem stoi zadanie, które gdzieś przeważnie jest analogiczne do tego przykładu, czyli tutaj trzeba narysować tam 10 monet. Tak? I tutaj za pomocą przeciągania takiego bloczkowego dzieci mogą sobie rozwiązywać to zadanie. I to, co jest najciekawsze jakby w tej całej aplikacji, to to, że po pierwsze, one krok po kroku uczą się, przyswajają sobie kolejne pojęcia, nie mają wszystkich bloczków na start, tak jak chociażby właśnie w Scratchu, że wszystko jest na start, tylko wiedza jest dozowana w sposób kursowy. Tych kursów tutaj mamy całkiem sporo. W kursach są lekcje, w lekcjach są przykłady i samosprawdzające się zadania. Czyli nie wiem, czy zauważyliście, ale jak ja to zadanie rozwiązałem, to dostałem niebieską gwiazdkę. Widzę tutaj pozytywne opinie o Pixblocksie. Dzięki. I tak, tu jest, czyli zadanie zostało samo sprawdzone, tak? Nie musicie wykonywać tutaj pracy odnośnie tego, żeby przygotowywać jakby treści dla dzieciaków. Te treści są już gotowe, a w dodatku zadania same się sprawdzają. Wasza główna rola to jest jakby to przekazanie tej wiedzy i po prostu wspomaganie tych dzieci, żeby one, jak mają jakiś problem, to żeby do was podeszły, czy wam napisały jakieś maila, że gdzieś tam jest problem. Jest jeszcze raz to zadanie w ten sposób się rozwiązuje i dziecko dostanie za nie gwiazdkę. Tutaj jest znacznie więcej. No, w tych kursach uczymy instrukcji warunkowych, czyli tutaj na przykładzie, jak zmienić niebieskie flagi na czerwone. I też tutaj kroczek po kroczku można zobaczyć, że jak króliczek widzi coś tam, no to coś się dzieje i tak dalej. Tak, i są zadania, przykłady, zabawy. Ja może tak szybciutko przejdę, bo nie chcę was zanudzać, szczególnie, że część z was już Pixblocksa zna. To następnie są kursy tworzenia gier, tak? Czyli coś, co, do czego służy Scratch. Natomiast my mamy to znacznie prościej zrobione, czyli jakąś grę platformową, mogę wam pokazać za pomocą 9 instrukcji, możecie stworzyć całkiem ciekawą grę platformową, czyli tutaj macie platformę, a to jest kod, czyli jak
króliczek widzi puste pole, no to go ściągamy na dół, czyli on spada. Jak widzi platformę, to skacze 3 do góry, a jak widzi kluczyk, no to tam gra się kończy. Dziewięciolinijkowa jakaś tam gra, którą rzeczywiście można już sobie zagrać. Tak, ja sobie teraz klikając gram w taką grę. Dzieci mogą sobie tutaj same edytować plansze, tworzyć jakieś światy. Tak. Uważam, że bardzo fajne jest w programowaniu to, że możemy rozwinąć kreatywność dzieci i to, żeby one no, same coś stworzyły. Zdecydowanie to jest chyba najfajniejsze w programowaniu. Nie to, że możemy rozwiązywać zadania, bo to nam przyswaja wiedzę, ale to, że potem możemy coś za pomocą tego programowania zrobić, no, chociażby jakąś fajną gierkę. Tak? Mogę wam pokazać, jak szybko można stworzyć jakąś nie wiem, prostą gierkę, w której właśnie chciałem wam pokazać sadzenie kaktusów, no ale czyli tutaj mamy jakąś powiedzmy planszę, tu mamy jakiś kaktus i jeżeli królik widzi kaktusa, to zamienia go sobie na monetę. Tak? Czyli dwulinijkowy kod, w którym króliczek, już napisaliśmy gry, więc dla takich maluchów, nawet nie potrafiących czytać bez problemu, mogą już zrozumieć, czym jest instrukcja warunkowa i co się kryje pod tym pojęciem. Tak? No dobra, no mógłby też, jak zobaczy na przykład jakąś wyrzutnię, no to sobie skoczyć na 3 pola i w ten sposób już uczę chociażby tego, czym jest pętla. Czyli sobie dodaję jakąś wyrzutnię i tutaj wszedłem na wyrzutnię, poszedłem 3 pola do góry. Więc ja na przykład dzieci uczę wielotorowo, jeżeli i też wam z was chciałem właśnie teraz zachęcić do tego, że jeżeli uczycie programowania, no to najlepiej dziecko uczyć wielotorowo, czyli pokazać coś na przykładzie jakichś zadań, coś na przykładzie jakichś gier, jakąś może animację zrobić. Też można coś zrobić za pomocą kolorów. Tak? Czyli jeżeli tłumaczymy jakieś zmienne, no to można sobie wziąć i narysować dzieciakom jakiś gradient i pokazać, że kolor to też jest tak naprawdę trójka liczb tych składowych kolorów, czerwony, zielony, niebieski. No i to dzieciakom zawsze to się bardzo, bardzo podoba. Ja sam z własnych doświadczeń, jak na przykład uczyłem na kognitywistyce, uczyłem informatyki, no to tam najbardziej mi się podobało, jak żeśmy wygenerowali jakiś obrazek, no to stwierdzi, o, programowanie ma sens, bo jak tam robiłem sobie takie zajęcia, że tam wypisz liczbę od 1 do 17, potem parzyste, nieparzyste, to było dla nich takie słabe, ale jak wygenerowaliśmy obrazek niebieski, no to rzeczywiście programowanie ma sens. I do tego was też chciałem teraz zachęcić, żebyście też pokazywali w sposób taki graficzny te wszystkie rzeczy. Czyli tutaj można sobie tworzyć jakieś obrazki, tutaj nie wiem, co tutaj jest, ale gdzieś tutaj jest pokazane, w jaki sposób na przykład przetworzyć jakiś obrazek, obrócić jakąś rękę. Tak, czyli to wszystko, to przetwarzanie obrazów, to też jest tak naprawdę programowanie. Gdzieś tutaj można też tworzyć grę. I tutaj w tych następnych kursach jakby płynnie przechodzimy do programowania tekstowego, które powinniście zacząć uczyć gdzieś w okolicach klasy 7-8 według mojej podstawy programowej. Troszkę powinniście wejść w programowanie tekstowe, no i po to są te kursy, które pokazują, że gdzieś tak na bloczkach wyglądało to mniej więcej w ten sposób, a tu w takim upraszczonym Pythonie to wygląda w ten sposób, czyli pewną drogą analogii my pokazujemy, wprowadzamy to programowanie tekstowe i to pokazujemy. Dobrze, to teraz tych, co byli w LO, wynudziłem, to teraz możecie się obudzić i pokażę wam jeszcze, jak przygotować dzieciaki do matury, jak w ogóle zachęcić dzieciaki do tego, żeby zdawały tą maturę rozszerzoną z informatyki, z Pythona, bo wszedł Python na matury chyba z dwa lata temu, wszedł Python na matury rozszerzone. I dosyć dobrze, bo wyszedł dzięki temu Pascal, którego już się prawie nie używa. No i teraz wam pokażę, w jaki sposób ja na przykład też uczę, nie wiem, dzieci, młodzież Pythona. Ja też uczę to wielotorowo, wieloetapowo, tak? Czyli
uczę za pomocą Pixbloxa w sposób klasyczny, czyli na przykład robię i wypisuję im liczby od 0 do 9, tak? I mogę kroczek po kroczku pokazać, że na przykład tutaj sobie coś wypiszę, tutaj wypiszę sobie halo i bardzo mało które środowisko Wam to pozwala pokazać po prostu proces, jakim jest programowanie. Tak, czyli zobaczcie, rzeczywiście no, wykonuję teraz 10 razy, wykonują się pewne linijki, najpierw wykonuje się ta pierwsza, wypisuje kolejny iterator, potem wypisuje halo i tak dalej. I to naprawdę, wierzcie mi, że dzieciaki czy ta młodzież znacznie szybciej łapią programowanie, jeżeli widzą to jako proces, no bo jeżeli mają jakiś program i ten program od razu da jakiś wynik, no to nie widzą procesu, który ten program przeszedł. Więc no, mogę Wam pokazać, że tutaj kroczek po kroczku widzimy, która linijka co zrobiła. Jeżeli dzieciak ma jakiś błąd, no to znacznie łatwiej to wykryje. Tutaj widać, jak tam jakieś zmienne się dzieją i tak dalej. Więc jeżeli chcecie uczyć takich klasycznych rzeczy odnośnie programowania, czyli wypisywania liczb i tak dalej, no to to środowisko jest bardzo, bardzo fajne i zachęcam jakby do tego, żebyście w ten sposób pokazywali jakieś rzeczy. Tutaj są no, na przykład no, klasyczne jakieś algorytmy w stylu pokazania, które z tych liczb na wejściu są parzyste. To są takie klasyki, nie będę Was zanudzać, to pewnie każdy z Was robi takie zajęcia dla swoich licealistów. Natomiast to, co chciałem Wam sprzedać, to to, że ja na przykład jak uczę dzieciaki Pythona, to troszkę rzeczywiście im tam pokazuję teorię, natomiast pokazuję im, słuchajcie, jak uczymy się pętli, to najlepiej ją zobaczyć o, właśnie w ten sposób, tak? Czyli tutaj bierzemy jakąś strzałeczkę, coś się ruszamy, okręcamy i narysowaliśmy strzałeczkę, tak? Jeżeli byśmy chcieli narysować tą strzałeczkę, nie wiem, troszkę inną, no to możemy sobie wkleić w jakąś tam zabawę i tutaj podzielić może to przez to. Tutaj jakoś to się na pozmienia. No, to byśmy musieli sobie zrobić 15 razy, tak? I już narysowałem gwiazdeczkę 15-ramienną. Tak? Mogę ją zrobić troszeczkę dłuższą i od razu wszyscy widzą, jaki jest efekt działania kodu. Teraz trochę przesadziłem z długością tych ramion, no ale chciałem Wam pokazać, że rzeczywiście jest to znacznie przyjemniejszy sposób również dla maluchów do tego, żeby ich nauczyć programować. No to trochę z jednej pizzy, z Pythona, bo jest prostszy. Super, świetne komentarze. Za chwilę ja wszystkie przeczytam. W każdym razie, no tak, albo jeszcze bardziej, jeszcze lepiej, co się dzieciakom podoba, po prostu mogą zobaczyć, jak za pomocą jakiegoś Pythona zrobić grę. Tak, i mogą zobaczyć, że rzeczywiście zmieniając jakieś pole, jakąś zmienną, najlepiej właśnie zmienne, wyczuwa się na tym, że na przykład kąt jakiegoś królika jest zmienną, no i w ten sposób uzyskujemy królika, który się rusza. Za pomocą niewielu więcej instrukcji mamy już pierwszą grę, w której jeżeli naciskamy spację, no to królik idzie do przodu. Tak, teraz nacisnąłem spację, królik idzie do przodu. Możemy też sobie to troszeczkę zwolnić i widzieć rzeczywiście, a teraz nacisnąłem spację, więc rzeczywiście ta linijka się wykonuje. Bo programowanie tak naprawdę jest łatwe, tylko trzeba je pokazać w łatwy sposób. Tak jak pokazujemy programowanie na trudnym języku, na trudnym kompilatorze, bez możliwości stwierdzenia, jak wygląda pod spodem ten proces, no to rzeczywiście ciężko od razu całym umysłem dziecku sobie to wszystko ogarnąć. No dobra. Chciałem Wam pokazać też na przykład, jak ja motywuję dzieci do działania, jak ja motywuję dzieciaki do tego, żeby zaczęły się uczyć programować, no bo uważam, że troszkę nie warto jest pokazać dzieciom, no dobra, teraz wypisujemy wszystkie liczby parzyste od 0 do 100. Tak? No bo to jest takie, powiedziałbym, mało motywujące, no bo po co robić to, nie? Tak naprawdę po co to robić? Ale jeżeli na przykład pokażemy, że dzieciaki, słuchajcie, jak będziecie się pilnie uczyć, to zrobicie sobie taką gierkę, tak?
PixBloxie. Są tu pełne kursy tworzenia PixBloxu, będziecie mogli sobie liczyć punkty, będziecie mogli sobie do czegoś strzelać i tak dalej. I tyle kodu, żeby zrobić taką gierkę. No to rzeczywiście już tak te dzieci bardziej chcą się uczyć, niż przerabiać kolejne liczby parzyste od 0 do 100, tak? I to jeszcze potem w odwrotnej kolejności. Albo liczby pierwsze. Wiadomo, że trzeba do matury się przygotować z tych wszystkich liczb pierwszych, czy tam jakichś pierwiastków. Natomiast no, znacznie fajnie pokazać jakieś pierwiastki, czy tam kosinusy. No zobaczcie, tutaj gdzieś występuje jakiś kosinus, sinus i tak dalej. Jakaś liczba losowa, no fajne rzeczy tutaj występują. A tak naprawdę robimy grę. Wszyscy muszą mieć programować po co? Uważam, że nie wszyscy muszą mieć programować, natomiast większość powinna umieć myśleć logicznie i umieć to formułować w sposób precyzyjny. To jest taka fajna umiejętność, która uczy programowania. A poza tym uważam, że to są chyba jedne z najciekawszych zajęć, które dziecko może mieć w trakcie nauczania, więc czemu nie? Czemu ich nie uczyć? Na pewno jest to lepsze niż niektóre inne przedmioty, które mniej uczą różnych sposobów myślenia, nie wnikając w szczegóły. No dobra, słuchajcie, teraz dla tych, co uczą szkoły podstawowej, to pokażę taki bajer, że za te znalezione gwiazdki możecie, dzieciaki mogą sobie dokupować pokoik, tak, ja mogę sobie tutaj dokupić jakiś tam fotel i go postawić i to jest dla nich bardzo duża motywacja, że oni robią zadania, dostają gwiazdki, za to mają jakiś pokoik. No wy jako nauczyciele macie panel nauczyciela, w którym możecie sobie zakładać klasy, w tych klasach macie jakiś uczniów i od razu widzicie ich wyniki nauki w formie takich tabelarycznej. Tutaj sobie możecie popatrzeć, kto w jakim kursie co zrobił. Możecie zadawać im sprawdziany, prace domowe, możecie sobie na nich się tam logować i patrzeć, co kto, kiedy, jak zrobił i tak dalej, więc tak, ten jakoś chyba nic nie zrobił. Ale może ktoś tutaj coś więcej zrobił. A tutaj Adam Nowakowski coś zrobił, mogę sobie popatrzeć, co on tam tak naprawdę zrobił. W każdym razie, coś tutaj się zadziało na jego koncie, więc po pierwsze mogę patrzeć, z czym on ma problemy, co on tak naprawdę zrobił, a poza tym mogę popatrzeć na jego konkretne wyniki nauki, na to, jak zrealizował sprawdziany przeze mnie zadane, jak zrealizował prace domowe, więc i to mogę sobie wyeksportować do jakiegoś Excela i w tym Excelu mogę sobie to przerobić. Dobra, zacznę odpowiadać na pytania, bo widzę, że tutaj czat ożył. Nauczycielki znaczy same nie potrafią programować. Niekoniecznie. Uważam, że jakby im dać właśnie takie proste narzędzie z gotowymi kursami. Sam wiem, sam jestem nauczycielem akademickim, wiem, że jak się trzeba przygotować do zajęć, no to się mniej chce, niż jeżeli ma się już gotowe kursy i zadania i wystarczy, że się rozumie. Więc ja rozumiem też te nauczycielki, które może niekoniecznie mają fokusa na to, żeby uczyć programować, umieć programować, no ale jeżeli mają gotowe kursy, to wystarczy, że te dzieciaki po prostu przypilnują, żeby siedziały przy tym PixBloxie. No dobra, to może jakieś takie pytania, bo widzę, że coś tutaj się dzieje. Chciałem wam poświęcić kilka minut, w końcu mamy webinar, więc możemy chwileczkę porozmawiać. Może wam coś pokazać, jakąś opcję. Albo coś odpowiedzieć. Wy jako nauczyciele jesteście w bardzo dogodnej pozycji, ponieważ macie na przykład dostęp do rozwiązań zadań. Tak jest, nawet jeżeli nie do końca możecie wpaść na jakieś rozwiązanie, wklikacie sobie tutaj gwiazdkę i możecie zobaczyć, jak to zadanie poprawne się rozwiązuje. Wy też możecie po prostu sobie patrzeć, jak dzieciom idzie w tym panelu nauczyciela, tak? Czyli widzicie, jak w jakiejś klasie, co kto robi i też proces jakby zadawania sprawdzianów, no to też jest prosty, ponieważ wyklikujecie, no tutaj jakiś jest, tak, wyklikujecie po prostu listę zadań, które wchodzą wam na sprawdzian i te zadania się same sprawdzają.
Przydałaby się pełna wersja na Androida. Troszeczkę ją powiększamy, będzie niedługo wydanie na Androida, natomiast no, rzeczywiście na desktopa jest znacznie, znacznie więcej i technicznie też nie zrobimy nigdy takiej wersji na Androida co na desktopa, no bo w tym na przykład module Pythona to mamy super dużo różnych opcji, które na Androidzie w ogóle by nawet technicznie nie poszły. Wersja na Linux jest. Proszę wpisać w YouTube Pixblox Linux. Jest taki poradnik, jak to zainstalować. Za pomocą Wine'a się dosyć da to zainstalować. Na Androidzie jest taka wersja uproszczona. Mogę Wam pokazać. To jest takie bloczki, takie raczej dla młodszych, ale też ciekawe. Troszeczkę podszlifowaliśmy niedawno tą apkę. Będzie aktualizacja, więc to na Androidzie macie tak, że po prostu tam się te. Też są takie lekcje. Zadania. Tutaj gdzieś jak to wygląda. Ale tu można sobie zmieniać, przerzucać jakieś bloczki. Więc to jest tylko programowanie bloczkowe, takie raczej uproszczone, ale dla klas 1-3 uważam, że jest no, nawet 4-5 spokojnie można wziąć tylko tą wersję na Androidzie. No tak, oni na tabletach chętnie korzystają. Język przyszłości? No tak, zdecydowanie uważam, że programowanie jest językiem przyszłości, no bo ja też tak tłumaczę na przykład dzieciakom motywacyjnie to, czemu warto zostać programistą. No bo słuchajcie, czy warto zostać kierowcą? Czy warto myśleć o tym, żeby zostać kierowcą? No nie, bo za jakieś 5 lat, może 10, będą same samochody samojezdne, nie? Więc. Po co w ogóle kształcić się w tym kierunku, skoro zaraz technologia wyprzedzi, a z kolei będą potrzebni informatycy, którzy będą te samochody samojezdne programować. Więc uważam też, że programowanie jest takim językiem przyszłości, ponieważ informatyka jest zawodem przyszłości, bo roboty, czy tam sztuczna inteligencja, czy komputery będą zabierać coraz więcej miejsc pracy, a coraz więcej będzie potrzeba informatyków, którzy będą tym zarządzać. Czy mógłby Pan mówić, jak zacząć pracę w klasie, tworzenie klasy, pierwsza lekcja? Nie do końca mam na to czas, natomiast są takie moje wystąpienia na naszym YouTubie Pixbloxowym. Ja mogę podać Wam linka na szybko, w którym ja to omawiam. Ja dzisiaj chciałem tak, żeby Was nie zanudzać, po prostu pokazać pewne możliwości. Już wysyłam linka. Odnośnie tego, ja tam obawiam to, jak tam krok po kroku. To są takie webinary dla nauczycieli, dosyć znacznie dłuższe niż dzisiejsze wystąpienia, ale tam krok po kroku opowiadam o tym, jak stworzyć klasę, jak dodać uczniów, jak uczniowie sami mogą dodać się do klasy, jak potem otworzyć im sprawdzian i tak dalej. Ja dzisiaj nie chciałem Was tym jakby zanudzać, tylko sprzedać jakieś Wam takie wizję tego, jak uczyć programować, czemu warto uczyć programować i jak mobilizować dzieciaki, tak? Czyli trochę im pokazać, może na wyrost różnych rzeczy, że można robić gierki i to wtedy oni myślą, zaraz sobie będę umieć pisać gierki, no dobra, no to przeboleję te pętle, przeboleję te instrukcje warunkowe, bo dowiem się, jak pisać gierki, tak? Dobra. Jak ocenia Pan pracę uczniów? No jest Panem nauczycielem. Który tak. Zadania automatycznie się sprawdzają, jeszcze raz powiem. Tak, jeżeli korzystamy z gotowych zadań w Pixbloxie, one automatycznie się sprawdzają i wtedy widzę, tak, kto w kursie pierwszym co zrobił. Ja mogę sobie to wyeksportować do Excela, napisać formułkę, która da mi od razu ocenę. To ja też pokazuję na jednym z tych webinarów na naszym YouTubie, jak. Z tego eksportu zrobić formułkę na ocenę. Więc dosyć łatwo jakby w Pixblocie wygenerować ocenę, jeśli o to było pytanie. Dobra. No dobrze, słuchajcie, to ja nie mam zwyczaju przedłużać wystąpień. Dochodzi godzina 18.
Według naszego planu powinna teraz wejść Dorota. Dorota, słyszysz mnie?